miniony weekend za sprawą gali wielkiego otwarcia MODO, Domy Mody, Warszawa stała się modowym centrum Polski. Jednym z 350 butików, które świętowały swoje otwarcie, było Atelier Igar, salonu sukni ślubnych z Rzeszowa. Właściciele firmy od 20 lat doradzają przyszłym paniom młodym w wyborze wymarzonej sukni ślubnej, która podkreśli jej urodę. Dzięki wieloletniej pracy nad stworzeniem dobrej marki zdobyli ogromne doświadczenie w kreowaniu mody ślubnej. Nieustannie podnoszą kwalifikacje załogi oraz dokładają wszelkich starań, by sprostać wymaganiom klientek. Wszystkie suknie projektantów Igar to dopracowane dzieła sztuki krawieckiej, gdzie tradycja łączy się z najnowocześniejszymi trendami światowej mody ślubnej. Atelier w warszawskim MODO to coś więcej niż szykowne stroje. To wyraz charakteru kobiety. Oczywiście tak się staraliśmy, żeby Aleja Projektantów była dla nas inspiracją, również z firmą Igar, z którą współpracujemy bardzo dobrze od wielu lat. Aleja Projektantów będzie nam kreowała trendy, a my będziemy się starały tym trendom jak najbardziej obie wspólnie sprostać i w pełni wychodzić naprzeciw oczekiwaniom wszystkich klientów, które tutaj mam nadzieję będą i będą razem z nami. Współtworzyły dobry klimat tego miejsca i chętnie korzystały z naszych propozycji. Gwarancją sukcesu jest również profesjonalna obsługa rozumiejąca indywidualność klienta z ogromnym poczuciem stylu oraz wizją doskonałości. Gala otwarcia MODO w Warszawie była wydarzeniem na skalę światową. Odbyły się pokazy, które stanowiły ewenement w świecie mody. Zgromadziły kolekcje wszystkich najważniejszych polskich projektantów na jednym wybiegu. Takiego miejsca brakowało w ogóle, żeby to był taki właśnie dom mody, nie centrum handlowe, tylko żeby to było miejsce, w którym są młodzi projektanci uznani, po prostu artyści. Mamy nadzieję, że właśnie MODO będzie wyznaczało nowe trendy. Super pomysł, że tyle polskich firm i tylu polskich projektantów jest w jednym miejscu. Na pewno MODO stanie się takim miejscem, do którego będzie warto przyjeżdżać, ponieważ jest tutaj bardzo duże skupisko polskich marek, nie sieciówek, które skupiają przeogromnie dużo innych sklepów stacjonarnych i my zapraszamy bardzo serdecznie. Propozycje projektantów na nadchodzący sezon z zapartym tchem obserwowała plejada gwiazd, której tego dnia nie mogło w Warszawie zabraknąć.